Mechanizm był podobny, jak zwykle: telefon do starszej osoby, długa rozmowa, by przekonać ją, by zechciała pomóc, przekazując oczywiście pieniądze. Tym razem chodziło o chorobę kogoś z bliskiego otoczenia. Seniorka nie zastanawiając się, oddała 80 tysięcy kobiecie, która zjawiła się w jej mieszkaniu w Katowicach. Poszukiwania sprawców trwają od marca Magda Sincewicz. Policjanci dzień w dzień odbierają zgłoszenia o podobnych tego typu zdarzeniach, jest ich po kilka, kilkanaście, mają podobny scenariusz i niestety często ten sam finał długie poszukiwania sprawców. Ci działają w specjalnie do tego szkolonych grupach, tym razem ich ofiarą padła mieszkanka Katowic. Do kobiety zadzwoniono informując, że pilnie potrzebne są pieniądze na leczenie jednego z członka jego rodziny. Kobieta przekazała gotówkę tak zwanemu odbierakowi. Na naszej stronie publikujemy zdjęcie kobiety, która odebrała pieniądze od seniorki. Policja apeluje zwłaszcza do młodych, by rozmawiali ze swoimi rodzicami, dziadkami, starszymi sąsiadami i przekonali ich, by jeśli ktoś zadzwoni, nie kontynuowali takich połączeń bez zbędnego argumentowania, dlaczego go nie chcą rozmawiać. Oszuści są specjalnie przygotowani do tego, by zmanipulować taką konwersację i osiągnąć swój cel.